BlizzCon to wydarzenie, które pozwala nam uczcić pojawienie się wielu wspaniałych gier, otwierania lootboxów oraz fascynujących dodatków, chociażby takich jak Necromancer do Diablo 3 za jedyne 15 euro. Blizzard, jak to podkreśla, jednoczy ludzi na całym świecie. I to jest prawda. Wyobraź sobie, gdy ja płaciłem 15 euro, żeby móc zagrać Necromantą, ktoś po drugiej stronie globu o zupełnie innym kolorze skóry, płci albo orientacji seksualnej też płacił te 15 euro. Mimo że tyle nas różni, przez chwilę prawie jak rodzeństwo mieliśmy tę jedną wspólną rzecz, która nas połączyła. Oboje byliśmy frajerami. Nie mam nic przeciwko firmie, która zbija miliony na dobrych grach. Inaczej faktycznie nie mielibyśmy swoich ulubionych tytułów. Problem pojawia się w momencie, gdy ta zrobi wszystko, by je zarobić. Łącznie z wrzuceniem ciebie na tory, by zatrzymać uciekający złoty pociąg. Blizzard od zeszłego roku popełnił kilka gaf. Początkowo przecenił fanów i był przekonany, że nie trudno będzie mu przekonać ludzi, aby przeszli na urządzenia mobilne. Koszta produkcji są o niebo mniejsze w porównaniu do zysków, jakie przynoszą, a przy okazji dostają gotowy produkt na rynek azjatycki. Gdy się nie udało, próbowali robić przecieki, że zapowiedź Diablo 4 była gotowa, ale mieli zbyt mało materiału, żeby coś pokazać i wycofali się w ostatniej chwili. Poważnie, Bethesda pokazała ludziom góry i jedno logo ze Starfielda, co wygenerowało masę publikacji w sieci. Nie pokazywanie w zeszłym roku Diablo 4 wiązało się z większą stratą niż pokazanie zajawki zbyt wcześnie, więc albo kłamali wtedy, co wydaje mi się bardziej prawdopodobne, albo zaangażowali zły team do testowania ich mobilnej gry, przez co wydział PR-u nie miał czasu na wykonanie ich własnej roboty. Hej, nasi pracownicy od pewnego czasu przeszli na granie na telefonach. Tak, Blizzard, udało nam się to zauważyć, może wreszcie wrócicie do pracy. Później pojawiła się informacja o niebezpiecznej aplikacji na BlizzCon, która wymagała uprawnień do wielu bardziej lub mniej bezpiecznych funkcji. Gdyby faktycznie miała taki dostęp, byłaby to świetna apka szpiegowska. Jednak na Reddicie pojawiło się wytłumaczenie, dlaczego użytkownicy raczej nie powinni martwić się korzystaniem z niej. I że Good Guy Google poinformuje nas za każdym razem, gdy apka sięgnie po wrażliwe funkcje lub dane. Blizzard, jeśli miałby nas szpiegować, to zrobiłby to raczej w granicach prawa i przepisów. Choć gdy tańczysz dla chińskiego rządu, łatwo zapomnieć, gdzie kończy się granica inwigilacji, a zaczynają się prawa konsumenta. Po drodze pojawiło się jeszcze kilka wydarzeń, które może i podobały się mediom, ale wywoływały pewne zamieszanie wśród fanów. Tak jak żonglowanie orientacją seksualną postaci w Overwatchu, tylko po to, by dogonić trend inkluzywności i politycznej poprawności. Tutaj jest podwójne lenistwo ze strony firmy, bo nie zrobią nowej postaci, żeby reprezentować mniejszości, tylko magicznie zaczarują inną, że od teraz jest gejem. I to jest wspaniałe, bo teraz szanujemy tę postać jeszcze bardziej. Oczywiście wszystko dla klików i prasy. W końcu coś trzeba robić, żeby odżywić umierający tytuł. Choć sami wpychają politykę wszędzie, gdzie tylko się da, panują Blitzchanga za wyrażenie swoich poglądów. Co lepsze, gracz nigdy nie namawiał do przemocy, krzyknął jedynie wolny Hongkong. Ale BlizzCon to święto, a na święta dzieją się magiczne rzeczy. Nie oglądałem streama na żywo, ale słyszałem, że Blizzard przeprosił za swoje zachowanie w kwestii Blitzchanga i całej afery z Hongkongiem. Pomyślałem wtedy super, kasterzy wracają do pracy, Blitzchang i pozostali gracze mogą wracać do gry. Jednak umiejętność przepraszania to sztuka i bynajmniej nie chodzi mi tutaj o zmuszenie się do wypowiedzenia tych trzech sylab. Przeprosiny wymagają analizy sytuacji, znalezienia przyczyn wytworzenia się problemu, wybrania odpowiednich czynników i skonstruowania właściwego przekazu do osoby przepraszanej. W mediach i polityce przypomina mi to rozmowę kwalifikacyjną, gdy za swoje słabe strony podajesz, że jesteś zbyt pracowity, zbyt punktualny i lojalny do bólu, a gdy twój szef wyjechał, czekałeś na niego miesiąc na stacji kolejowej, aż wróci. Zatem, jakie przeprosiny otrzymaliśmy od Blizzarda? Oglądałem je ze 20 razy, poważnie, do tego stopnia, że zacząłem zauważać, że Alan Brack wygląda, jakby za jego czołem zaczynała się następna osoba. You know, Blizzard had the opportunity to bring the world together in a tough Hearthstone esports moment about a month ago, and we did not. We moved too quickly in our decision making, and then, to make matters worse, we were too slow to talk with all of you. Wspomniał, że mieli okazję zjednoczyć świat w czasie trudnej sytuacji w Hearthstone'ie i tego nie zrobili. Czyli przyznał, że Blizzard podnosi odpowiedzialność za tamten kryzys. O tym wiedzieliśmy od początku, ale okej, to dobry początek, zauważyć problem. Powtórzył to, co czytaliśmy już w oświadczeniu. Zauważ, że główną przyczyną protestów nie było to, kiedy się odezwali, ale to, że zbanowali graczy i prowadzących. Zbyt szybka reakcja, choć wszyscy wiemy, że chodzi o zbyt surową. Ale tego nie powiedzą, bo to słowo uderza w ich rozrywkowy wizerunek. I brak rozmowy z fanami. Tak jakby fani byli źli, że Blizzard milczy. Blizzard wypuścił oświadczenie prawie w sobotę, żeby nie wpłynęło na ich akcje. Przy kolejnej wtopie zrobią dokładnie to samo. To tak jakby ktoś miał do ciebie pretensje, że nie przekazałeś informacji o jego umierającej ciotce, a ty mówisz, przepraszam, że jestem taki małomówny. I jeszcze jedno, cieszę się, że Jim Sterling nagrał o tym film, bo miałem dokładnie taki sam odbiór tego przekazu. Te pauzy mają dać odpowiedni ton wypowiedzi, ale też są okazje do braw, które nie nadchodzą. We were too slow to talk with all of you.
To pokazuje stopień niezadowolenia, gdyby brawa pojawiły się tutaj, Allen wiedziałby, że są już w domu i mogą powiedzieć cokolwiek. Tak się nie stało, ale tekst leci gradacyjnie. Jak zauważenie ich winy nie wystarczy, to przepraszam powinno zadziałać. When I think about what I'm most unhappy about, there's really two things. The first one is we didn't live up to the high standards that we really set for ourselves. And the second is we failed in our purpose. And for that, I am sorry and I accept accountability. Allen z całej tej sytuacji z Blitzchungiem chciałby przeprosić za to, że nie sprostali własnym wysokim wymaganiom i że godzi się z płynącymi z tego konsekwencjami. To tak jak słyszysz od drugiej osoby, przepraszam, że chciałam dla ciebie dobrze, albo bardzo mi przykro, że czujesz się źle. Jak coś takiego słyszysz, to przepraszający mówi, że to twój problem. Allen Brack przeprosił nas za coś. Najpewniej za to, że ich pracownicy poczuli, że muszą zakryć idee wyryte przed ich siedzibą. Czyli wspomniał o zbyt szybkim działaniu, zbyt późnej komunikacji z fanami, a także przeprosił, że ludzie poczuli się, że Blizzard nie sprostał swoim wysokim standardom. Na końcu zrobił długą pauzę, bo PR-owcy zapewnili go, że tutaj muszą być już brawa. Niech tylko zrobi przerwę na oddech, niech tylko pozwoli się komuś wstrzelić. And for that, I am sorry, and I accept accountability. So what exactly... Nie był przygotowany na ciszę. Swoje so przeciągnął, bo mimo że miał przygotowany tekst, jeszcze chciał zostać w momencie ciszy, bo obietnica się nie sprawdziła. A byłoby całkiem niezręcznie i śmiesznie, gdyby po tych słowach on i publiczność byli cicho przez 5 minut. To prawie jak walka na spojrzenia, kto pierwszy pęknie. Zobacz na jego postawę. Początkowo otrzymał się jedną dłonią mównicy, żeby dać sobie wsparcie. Drugą ręką nas czarował, żeby lepiej nam wchodziły jego słowa. I nie wyśmiewam się tutaj, to zwykle pomaga. Ale w momencie braw poprawił się i obiema rękami mocno oparł przez chwilę na mównicy. Przez moment mieliśmy bardzo ładną postawę siły. Może jego słowa były w miarę kontrolowane, ale jego ciało mówiło: tutaj co mi przygotowali to dobry towar, działa i jesteśmy w domu. Gdyby mówił z głowy albo sam przygotował ten tekst, myślę, że miałby ochotę wybrać postawę bardziej otwartą albo nawet wyskoczyć przed mównicę, bo brawa potwierdziłyby jego dobre cechy i umiejętności przemawiania. Bo każdy z nas jest w pewnym stopniu narcyzem, a w szczególności lubi pochwały od innych. Dalsza część przeprosinowego przemówienia to już w zasadzie nudy. I've actually seen and heard many of you expressing yourself this morning. Widać było, że podpatrywał Todda, bo Bethesda od dawna wie, że gdy śmiejesz się z siebie, to krytyka nie wydaje się już wtedy taka ostra. Przez moment myślałem, że włączyła mi się jakaś reklama, bo po brawach rozkręcił się o tym, ile Blizzard dobrego robi dla społeczności i jakie ma niesamowite idee. As an example, BlizzCon has people from 59 countries all around the world here at the show today. That is amazing. BlizzCon is demonstrating it even as we speak. Te, którym ostatnio nie sprostał, ale to już jest za nami. Podkreślił, że pozwalają na blisko nie wyrażać siebie. Pewnie, bo w internecie już nie bardzo. Komentarze pod zapowiedzią Overwatcha zostały wyłączone. Jak sam dobrze podkreślił, czyny są ważne, a nie słowa. Dlatego ani Blitzchung, ani pozostali gracze nie zostali odbanowani, a prowadzący dalej są bez pracy. PC Gamer miał okazję przepytać Allena, co dalej. I jak najbardziej Blizzard nie zamierza cofnąć kar. Allenowi włączył się bullshitting, bo na pytanie, dlaczego tego nie zrobią, zaczął mówić, jak ważne jest dla nich, aby ludzie wyrażali siebie. Odpowiedź jest taka sama jak ostatnio. Gracze mogą wyrażać siebie, ale wywiad w e-sporcie to miejsce, żeby cieszyć się z gry, a nie wyrażać swoje poglądy. Żałuję, że dziennikarz nie zapytał, za co w takim razie przepraszali, więc włączmy wyobraźnię i załóżmy, że Blitzchung zamiast wolny Hongkong krzyknął: jestem gejem. Cicho, to poważny eksperyment, wyobraź sobie taką sytuację. Myślisz, że to możliwe, żeby Blizzard zbanował go za tę wypowiedź? Firma, która chwali się swoją inkluzywnością na lewo i prawo? Poza tym z chińskiego oświadczenia wiemy, że są rozgniewani i niezadowoleni z takiej sytuacji, więc chyba się rozmijają w zeznaniach. Jeśli chodzi o protest, miło, że ludzie się zorganizowali, ale jest ich niestety tylko garstka. Z kolei na panelu Q&A ludzie, którzy zamiast pytania mówili wolny Hongkong, wyglądali jakby byli zażenowani tym, że muszą się tam pojawić. Aż szkoda, że nikt nie zadbał, żeby przyprowadzić grupę ludzi, którzy będą wiwatować za taki wyskok. A tak to wyszło trochę chaotycznie i mało przekonująco. Pojawienie się od czasu do czasu jakiegoś smutnego trolla na widowni nikogo nie poruszy. Warto wyciągnąć wnioski na kolejny raz. Miałem mówić o Diablo i Death Stranding, ale to zostawię sobie na kolejne filmy. Daj znać, jak ty odbierasz te całe przeprosiny. A ja dziękuję za oglądanie, mówił Shifter z Ogrysków. Podobno YouTube włączyło się do akcji i za każde wciśnięcie czerwonego przycisku z napisem subskrybuj będzie sadziło na czole Allena jedną cebulkę włosa. Ratujmy fryzurę chłopaka, bo za rok zrobi mu się tam pełnowymiarowa autostrada. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.